Nie chcę znów zrestartować. Idzie, idzie. No, ale czy nie tylko gra działa, ale czy też mój czat działa i to wszystko, nie? No. No. Dobra. Witam wszystkich serdecznie, Leski się kłania i dzisiaj w piątku 13 kontynuujemy przygodę rozpoczętą w Dead by Daylight. Od razu mówię, Raziel będzie miał pierwszą styczność z DBD. Zakładam DBD, tak dużo grałem w DBD, że mi przyszło się to do głowy. Raziel będzie miał pierwszą styczność z tym, z naszym piątkiem 13, ale obiecałem mu, że można grać normalnie, nie? Tutaj, tak jak w DBD. Zobacz, że tutaj od razu ci przedstawię od razu całość. Od razu to jest, mówię, że to jest też tutorial dla Raziela, którego być może przekonamy do nagrywania z nami tej gry. Nie. Ja to mam wtedy, powiem ci tak. Zastanawiam się nad kupnem tej gry, ale kiedy mam inne kupna innych gier tej gry, no. No ale to też, żebyś właśnie gdyby co to rozważał to. Nie? Ogólnie tutaj masz, widzisz, tutaj masz takie perki jak na przykład jak możesz zabijać skutecznie, nie? Tych ludzi. O. Widzisz, ile jest perków? Tak, widzę, to jest, one kosztuje na 50 parę złotych. Niekoniecznie, bo wystarczy tutaj pyk odblokowane. Bo ty musisz odblokować za punkty z gry, wiesz? Ale nie, o to chodzi, ta sama gra kosztuje. No to tak. Gra na Steamie tyle kosztuje. Chodzi o to. Ile? 50 parę złotych. A to wiesz co? To ja ci polecę inną formę kupna. To ja już ją. The Friday the Friday the Game PC 789 oj. Czekaj, ja ci. Nie. Czekaj, ja ci. Pokażę, gdzie jest tutaj Friday. O, jest. Ile? Dajecie? O, wybaczcie za przekleństwo, ale jestem w szoku. W czasie, kiedy DBD... Na Steamie jest najtańsza, tak naprawdę. No. To od razu, to najpierw ci jednak udzielę takiego, powiedzmy, wstępnego tutorialu. Za punkty z gry dostajesz ten. Dają ci oni możliwość odblokowania danych. Tych danych. Możliwości, które posiada Jason, jak i też posiadają normalni surwowie. Jason. To jest tylko jeden killer? Jeden killer, to znaczy jeden. No, on jest. To jest kilku killerów. I od razu, ten to jest oryginalny Jason z piątku 13, nie? Ten tutaj... Nie, chodzi mi, że tylko jest ta, że maska, ciuchy są takie same, ale tylko postaci pod maską są inne, tak? Tylko tyle się różni. To znaczy nie, no, każdy z nich, jeden potrafi pływać, drugi nie. Jeden umie pływać szybciej, drugi nie umie pływać w ogóle, inny się topi, nie? Więc... To jest kwestia tego, co Jason potrafi. On, jak zauważysz, oni wszyscy mają inne perki, nie? I one mają, oni mają umiejętności specjalne. Na przykład ten mały nie umie pływać. Ten umie. No. A to jest Jason już z remake'u. Po tym jak wleciał do wody. To z kolei jest Jason z remake'u, który pojawił się u nas. A w ogóle to co ja robię? Agenci. Dobra, dawaj ogólnie tego. Daj wolę, jestem ciekawy. Jak wyglądam? Śmiesznie. No, jak widzisz, tutaj jest pełno tych wariantów Jasona. Ten był z drugiej części na przykład. Ale tutaj najbardziej ciekawe wydaje się osoba, która jest tutaj. Majer. C.
Ciekawe, do kogo oni to doporównali? Nie mam pojęcia. Dodatkowo pokażę ci kustomizację Jenny. Ona też ma trzy stroje różne. Możesz się przebierać do woli. Wiesz co, byłoby fajnie, gdyby nie to, by nie było DLC. Do kupienia. Co? Ten strój staniku jest w DLC? Tak, za 7,75. Okay. Kupię go w najbliższym czasie, ale po prostu muszę poczekać, nie? Bo sam chcę zobaczyć minę widzów, jak oni zobaczą taką. Ogólnie postaci jest kilka. No. To jest taki śmieszkowaty, bo on generalnie robi jakąś taką śmieszną minę, jak jest... Jak się pojawia pierwsza scena z killerem. Zobaczysz sam. I zauważ, że oni mają różne typy staminy, innej rzeczy. Jedni są silniejsi, inni słabsi, jedni mogą stawiać dłuższy opór Jasonowi. Ale tutaj bardzo dużą rolę grają levele, czyli jeżeli jesteś osobą na danym levelu, nie możesz grać na danych osobach. Niektórych, na niektórych możesz, na niektórych nie możesz. No, zauważyłem to. No. Dobra, bardziej z tą grą, bo ja chcę ją zobaczyć. W akcji? Tak. Jenny Marsh. Dobra, jedziemy z tym, agenci. Wasz Jason działa. A bo dobra, wiecie co? Założę maskę, jeżeli będę Jasonem. I w ogóle sprzedam... No. Tak, jak będę szedł jako killer, to założę sobie maskę. Dobra. Nie, to wiem... To znaczy, ty i tak możesz zobaczyć od strony surwa, bo tutaj w przeciwieństwie do tego, tu losuje, kto jest killerem. Aha, czyli to jest takie... jedna szansa na odmówione, że akurat przyjdzie będziesz. To znaczy, no, zawsze jest tak, że to nie ty losujesz, nie gracze losują, kto jest killerem, tylko system losuje. Okej. Okay. I będę musiał wyciszyć wszystkich naokoło, bo gra jest niestety taka, tak zrobiona. Jest voice chat. Tak? Że trzeba mutować każdego, żeby nie było. Żeby nie było nikogo słychać poza nami. Ile osób gra? Ogólnie jest jeden zabójca i 7 ocalonych. Także. To jak tu wygrać? A wiesz co, Jason zabija na strzał. No, okej. Tylko masz jedną szansę, że się mu wyrwiesz, chyba że masz nóż, który możesz znaleźć gdzieś w polu. Może go też wziąć Jason i takim sztyletem cię zasztyletować, nie? Dodatkowo Jason może się też tepnąć. Co? Można chwilę razy w tej grze? Można. Okej. Inaczej, można go znokautować. To tak jakbyś Majersa miał w filmie, który za dużo dostał w chwilę i musi sobie odpocząć chwilę, nie? No. Dziabniesz go nożem. On jest podatny na tak. Na noże, na petardy, które wybuchają, to go dezorientuje, nie? Mhm. I zauważ, że teraz wylosowało, kto jest killerem. Silent jest killerem. Tak. To jest silent, czy to? Nie, to jest losowa, to jest losowy mecz, nie? To nie gram ze znajomymi, tylko... O, wow! Ja się nazywam Wrestling for Ruga Game. No, okej. O, gramy na tego killera, który jest z remake'u. Nie. To jest tak, że on zabija losową osobę, która... O, mam baseball w łapie. What in the fuck is happening? Ty możesz killera z nim? Mogę. Ogólnie przyjętą praktyką jest to, żeby wchodzić przez okna, bo Jason bardzo mało widzi okna. Zamknij okno, może.
Killer nic mi nie zrobi przez zamknięte okno. O, mam latarę. Ja się wydobyłem przez otwarte okno, bo Jason tu był. Wiesz, jak to jest, że się trafia na tego? Tu nie masz mapy w ogóle. Na starcie. Musisz tak ową mapę zdobyć. O Jezu, ledwo przed Jasona. Stamina mi się skończyła, świetnie. O, widzisz? I teraz ja mam tą szansę, żeby go zabić, ale on też ma szansę. To było szybkie. Widzisz? I tak możesz się wyżyć, jak się denerwujesz. I widzisz, i ona na przykład zaatakowała killera, ale możesz zabijać na różne sposoby. O, widzisz? I patrz, urwała mu łeb. Urwał jej łeb, nie? No nie. I... Słabo, nie robimy już tego. Ale nie, widzisz, najlepsze jest to w tym, że możesz przenieść ciała, żeby nie było tego. Możesz zostawić pławki na Jasona, tak jak tam ta klamra, która jest. Ja nie zdążyłem po prostu, nie? No. Bo widziałeś, że on mnie złapał wtedy. O, widzisz? Słyszysz? On zobaczył ciało swojej koleżanki i w rezultacie stwierdził, że ona jest martwa, nie? No. I to jest właśnie problem, bo Jason to słyszy wszystko, nie? No. I najlepsze jest to, że jeżeli on może się komunikować z innymi graczami tylko na podstawie czatu głosowego, nie? No właśnie tak. Czatu w grze, nie? I przez to, że ty możesz się kontaktować z nim, to jeszcze z killerem możesz porozmawiać sobie. To jest najciekawsze, że ty rozmawiasz z killerem, tak naprawdę. Ale jeżeli ktoś widzi killera, to słyszysz takie łaaa, nie? A on się tepnął. On się tepnął, bo on może się tepnąć. Jason ma takie moce. Pierwsza moc to jest tepnięcie się, takie, że wiesz, że klikasz na mapę, bo ogólnie musisz tak kliknąć szczególny przycisk, który jest pod dane perki Jasona i on wtedy może się tepnąć na określone miejsce mapy. W tych elementach też się możesz chować, od razu mówię. I on Jasona... Co? Co on robi? Jason? On farmi. On farmi, bo on dostaje punkty też za rozbicie drzwi. Z tym, że od określonej ilości osób, gdy je zabije, nie? To Jason na przykład może zrobić coś takiego, że... Ma strzelbę na plecach. Tak, bo to jest dodatkowa postać, która... Pojawia się w momencie, kiedy ktoś umrze, nie? No. Wtedy, jeżeli zginiesz, zmieniasz się w tą postać, nie? Mhm. I możesz na przykład takiego Jasona postrzelić. A to jest Spiro postacią? Nie, to nie ja. Da Bloody Mika jest tą postacią teraz. Z tym, że on ma teraz tylko jeden nabój w strzelbie. Jeżeli szpuduje, to straci strzelbę. Jak trafi, to powali Jasona na dłuższy czas. Ale on i tak wróci. Wiesz? Ale ona go nie zabije. Ona go nie zabije, ale może go powalić, przez co ty możesz zadzwonić na policję, bo to jest jedno rozwiązanie problemu. Możesz uciec za pomocą samochodu.
albo bodajże też przetrwać do świtu, ale tutaj świt następuje po naprawdę długim czasie. Tak, tylko. A ja to można grać, na przykład zrobić lobby na ileś tam znajomych, tylko sami na same znajomy grać? Tak, tak, właśnie. Na customy? Można na customy, można normalnie na punkty i killer też będzie grał na punkty, bo to generalnie jest tak, że ty możesz zagrać z randomami, tak jak ja teraz gram, nie? A możesz, a możesz zagrać normalny mecz z przyjaciółmi i na przykład z nimi rozmawiać po polsku. Ja tutaj wyciszyłem wszystkich, bo to głównie są Anglicy. Wiesz? No, wiem. Blokujesz ich na zasadzie takiej, blokujesz drzwi na przykład, żeby Jason nie wlazł do środka. I on przez takie zablokowane drzwi ma większy problem, by dojść do ciebie. No, fajna giera. Ukryć się możesz pod łóżkiem. Albo też w szafie. Z tym, że Jason, jeżeli cię usłyszy, to po prostu... A właśnie, radio. Możesz odwracać uwagę Jasona, uruchamiając poszczególne rzeczy, on to słyszy i on myśli, że ktoś jest w środku. Także, jak widzisz, gra nie jest aż taka... nie jest aż taka... zła, nie? A tej postaci nie można zabić? Jasona? Nie, ten Jason do tej dodatkowej postaci nie może zabić, czy tej ze strzelbą może. Jak każdą inną, bo to jest normalna postać w grze, nie? Ale Jasona nie możesz. I zauważ, że ja teraz manewruję jego kamerą, nie? To jest kwestia tego, że on ma inną kamerę. O, widzisz? I strzelba bezużyteczna, nie? Nie wiem nawet czy trafił. Nie wiem. Chyba Jason się ukrył. Nie, on się tepnął w tym momencie. To tak, bo powiedziałem ci, że on się tepa po mapie. Dobra. Teraz ma coś takiego, że on może się przeteleportować przed ciebie, nie? Że ma takiego perka, w którym może on przeteleportować się tak, że po... że ma taki, wiesz, takie przyspieszenie takie paranormalne. I on się teleportuje, nie? I on może wybrać, gdzie stanie. Ma stalking, jak Myers, nie? Myers. No. Ma stalking jak Myers, więc widzi na czerwono poświat. Czy on ma złamaną rękę? Prawdopodobnie Jason go już raz walnął, tak. Ale tutaj też możesz się wyleczyć z przyjaciółmi. I właśnie, niektóre Jasony nie potrafią pływać. Więc ucieczka przez coś, co wymaga pływania, jest realna, bo on może wejść i wejść na dno tego, na dno, po czym, jeżeli to jest normalny Jason, który umie pływać, to po prostu on idzie po dnie i zasysa ludzi do środka. Wtedy jesteś na hita w wodzie. O, widzisz? I on się ukrył. I teraz on widzi, co się dzieje przez tą ścianę. Niestety musi go uspokajać, ponieważ danym klawiszem, ponieważ Jason jak wejdzie, to on znowu zacznie mówić oh my god, nie? I tutaj musi wstrzymać oddech, żeby Jason go nie widział. Nie? Bo tak to on oddycha i Jason też to słyszy. To jest najlepsze w tej grze. Że tutaj wcale nie jest takie łatwe tutaj ucieknąć, uciec z mapy. O, widzisz? Widać jego cień, Jasona. Ta burza też dodaje klimatu tej sytuacji, w której się obozowicze znaleźli, nie? No. Postać może wejść szybko, bo nie wolno do domu, nie? W takiej sytuacji. Zadanie masz jedno. Musisz uciec przed Jasonem. I nie zrobić. Tak. A ile razy on ci może uderzyć normalnie? I od czego zależy, czy może cię zabić? On, jeżeli uderza normalnie, na przykład cię nie złapał, nie? To jeżeli cię nie złapał, tak jak mnie złapał za gardło i podniósł do góry, nie? No. To wtedy jesteś na hita. Chyba, że się mu wyszarpiesz, tak jak ja próbowałem. Widziałeś, taki pasek szedł, nie? Tak. To wtedy, jeżeli mu się wyszarpiesz, to spoko. To on się nie podniesie.
nie? Ale jeżeli mu się nie wyczerpiesz, to kończysz jak ja. O, teraz, o nie, on dostał Rage'a. I on może tak właśnie wejść ci do domu, jeżeli dostanie Rage'a. To jest, gdy on zabije wystarczającą ilość osób. O. O. I... BOOM! Widzisz? To brutalna gra. I teraz... No. No widzisz. A ludzie narzekają, że to takie dno ta gra, nie? No. Także... Śmieszne jest to, ludzie. Ale ja sobie napisałem do Magdy, nie musił mieć tą grę. To był dopiero horror. Ej, strasznie go potraktował Jason. No wyjdę właśnie. On... Co to ma być? Dobra, przełącz na innego kamerę. Ej, mogę tylko na tych dwóch, czyli to są... Oni zostali we dwóch. Na Jasona nie przełączę. Dlaczego? Bo to jest jedyny gracz, którym nie może, którego nie możesz, na którego nie możesz popatrzeć. Tak, bo mógłby powiedzieć innym, że on tam jest. Tak, ale Jason zaraz tu przylezie, więc prawdopodobnie skończy się jego smutna przygoda. A Jason zakończy swoją grę tylko w momencie, kiedy zabije wszystkich. Tak. Lub jeżeli ktoś mu ucieknie. Mi się zdarzyło, że mi się w normalnej takiej grze offline zbugowała mi się mapa i przyjechała policja, dziewczyna uciekła. Ale... O! O nie! O nie! Aha, już wiem, na czym to polega. Daruję ci życie, jeżeli mi pokażesz, gdzie jest przyjaciel. No. Jesteś pewien? No. Jaka bitwa! Jaka wyzwiska, ja pierdolę. Okay. Co oni za... Bo jeżeli tego, to zacznie mu się pojawiać taki... Dlaczego on nie odpowiedział tej szafy? Bo Jason nie może. Jason może jedynie wybić build. Zabić postać przez to. No i został jeden. Ale ham. Chciał tylko jego perki, dlatego go zabił. To można brać perki, słuchaj? Jak zginie, to tak. O, widzisz? Normalnie jesteś na trzy strzały, ale chłop już raz oberwał. Nie? Trzecia moc Jasona omówiona, czyli stalking. Nie? I czwarta jego moc to jest wyczulony słuch. To jest jego mama właśnie, mama Jasona. W pierwszym filmie obcięto jej głowę. Wiesz? Jason poprzysiągł zemstę, dlatego zabija teraz wszystko, co się rusza. No i widzisz, ja zginąłem szybko, to zostałem tylko 1064 XP, nie? XP. No. No to nie wiem. Między innymi też styl się liczy, więc wtedy ci mogą doliczyć dodatkowe punkty. Niestety serwer... To nie gin szybko, napierdalaj jego. To znaczy, ja próbowałem, tylko widziałeś, że postać mi zbugowała ten podejście. No i widzisz, tutaj na dole jest jeszcze miejsce na jedną osobę. No. A, póki nie dojdzie, nie mogę jej zmutować. Aha. Teraz widzisz, masz normalnie masz minutę 13, masz minutę 15, żeby się przygotować do gry, nie? No. Zdążysz? Spoko. Nie zdążysz? Nie, moja sprawa. Trudno. Nie? No.
Ta strzałka pokazuje, kto generuje lobby. Czyli ten Death Silent był wcześniej killerem i generuje też lobby, więc jak on wyjdzie, to koniec gry. Ale mówisz, że ogólnie ci się podoba ta gra? No. No. Jestem ciekawy, czy będziesz killerem. Jak będę, to zakładam maskę. Ale wyszedł. Jeżeli będzie mniej osób niż miejsca w lobby, to trudno. Zaczynasz z tymi właśnie osobami. 9, 8. Teraz to już miejsce, w którym nie ma odwrotu. Ja mam się bingo. O, widzisz? Jaki Jason jest brutalny? To wszystko jego dzieło. Mocny gość, nie? Znowu Dead Silent jest killerem? Zobaczymy, który wyjdzie. Bo jeżeli wyjdzie ten sam, to znaczy, że on. Jeżeli wyjdzie z sekatorem albo taki, jakiego ja mam, nie? W remake'u. To znaczy, że to ja. Pegnako, dawno na tej mapie nie grałem. To jest ogólnie 12 do 16 map. Może też palić ludzi, jakbyś chciał wiedzieć. I to chyba ja. Nie. Znowu kończę z baseballem w łapie. Jak widzisz, 5 minut później się dzieje akcja gry. No co zrobisz? No uciekniesz, co masz zrobić? Nie, nie ma takiej potrzeby. Jeżeli zamkniesz okno, to odetniesz sobie drogę ucieczki. Pod tymi łóżkami też się mogę chować, jakbyś chciał, nie? No dawaj, bo tam tym ostatnim. Nie mogę też za bardzo hałasować. To dawaj pod te łóżka obok tego jesteś. To znaczy nie, ja muszę przede wszystkim znaleźć radio jakieś, bo... O, świetnie. Okej, jest źle. Jeżeli coś popsuło elektrykę, to niestety była to tylko jedna osoba. Ogólnie mapa pozwala ci widzieć, gdzie są też inni survowie, a teraz jeszcze na dodatek zrobiło się ciemno, moja postać się wystraszyła, nie? I widzisz, tapnij, żeby przejść przez okno i przytrzymaj, żeby je zamknąć. Nie no, dawaj tam do środka z powrotem. Nie mogę, muszę być ostrożny i przemieszczać się. W tej grze musisz być w ciągłym ruchu, bo inaczej po tobie. O, samochód. Samochodem też możesz uciec. Zaczekaj, nie uciekaj. Na razie Jasona nie ma w pobliżu. Tepnął się gdzieś prawdopodobnie. O. To pod jakim warunkiem możesz tego samochodu użyć? Musisz znaleźć kilka rzeczy. I ja jedną znalazłem. Z tym, że teraz jestem całkowicie bezbronny. Ulej. Chyba, że ktoś znalazł już paliwo. Słyszałem Jasona. Ale tutaj chyba... A nie, nie ma benzyny. Samochód jeszcze. Aj. Zapominam. Jason też słyszy, jeżeli ja coś wykonam źle.
tak jakby ci wybuchł gen w Dead by Daylight. Jak widzisz? Widzisz źle cały czas, zupełnie jest testy, tak? Tak. Z tym, że... Dlaczego źle wygląda? Paliwo jest. Został tylko gen. O nie! No brawo, chłopy. Zamknęliście mi dom. Słyszysz, kto idzie za mną? Ale na szczęście to jest dwóch jeszcze chłopów. Możesz też zrobić elektrykę, żeby wezwać policję. Z tym, że ja bardzo ryzykuję, bo ja robię to przy Jasonie. A każdy błąd jest słyszany przez Jasona, niestety. Trafiłem i mam naprawioną mam naprawionego gena. Jak wyłączyć tą latarkę? Co? Nie mogę wyłączyć latarki. To jest latarka, która jest wszyta w Myers. Ogólnie ta mała jest bardzo zwrotna, dlatego ją wziąłem. Oh my God! What happened? To nie wygłupiaj się. Do środka i to już, kobito. Teraz trzeba znaleźć telefon. O tak. Zobacz. Mapę. Tak. O, mapa kolejna. A pokazuje ci, gdzie jest telefon? Nie. Telefon musisz sam znaleźć. O, nie, to jest radio. Tym zawołał Jasona. To na 5-6. Patelnią mu przywalę, jakbym miał. Jak widzisz, pod tym znaczeniem gra jest propagowana, że czasami mi skacze postać, nie? No. Ale powiedz mi, czy to jest taka wielka wada? Nie. Ajajaj. Wzięła sobie większość perków i mi nic nie zostawiła. Ta dziewczyna. A potem zginęła i tak. W tych szałach właśnie możesz się kryć. Już ci pokazywał kolega jak, nie? Ten typa jest? Tak, idzie zabójca. Powinienem zamknąć te drzwi. Okej, prawdopodobnie już zginąłem, ale... Nie wiadomo. Nie, bo wiesz co, bo nie znokautujesz Jasona drzwiami od szafki, nie? No. To nie DBD. Chyba nam nie zostawić. I? Co ja teraz nie zrobię, to i tak przegrywam, jeżeli Jason tu wejdzie. Nie, bo okno może wyskoczyć.
O, świetnie, lepsza broń. Gasrurka. Dostałem się. Nie, dostałeś od tego, od... Nie dostałem, ale jej stan psychiczny się po prostu pogorszył. Wygląda się tak trzyma za łapę, za rękę, za ramię. Bo jest przerażona. Możesz się ryczyć? Z przerażenia niezbyt, bo to Jason ją wystraszył. A jest w tej szafie? Nie, po prostu znów trafiłem na tą, na jakiegoś jej kolegę, nie? I po prostu znów mam baseball. O, widzisz? A nie, jednak dostałem gdzieś. Mówiłem, że dostałeś, byłem pewien. Jasona możesz też zatrzymać w ten sposób właśnie. Kojarzysz, jak może rozkutawiać się traper? Tak, jak rozkutawiać się traper, wiem. No, to tak samo ty możesz rozstawić, ale tak samo jak i w Dead by Daylight? Może... Ale ty też możesz zmieniać. Tak, dokładnie. Ja sobie od razu zrobię drogę ucieczki. Może też odejść kawałek od okna, bo on może mnie trafić przez okno. O, mam unia Jasona. To znaczy? To znaczy, że jest kłopot, bo Jason mnie najprawdopodobniej widział. Słyszał. Do wyboru. I teraz masz wybór. Możesz z nim walczyć, bądź nie. My spróbujmy zawalczyć, jak on się dostanie z tego trapa. Damn it! Just you like that! You want some more? No niestety mnie dopadł. Przez okno też mnie może zabić. O nie, wydubał mi oczy. Nie, gorzej. Wybił mi głowę. Ale przynajmniej walczyła, nie? To ile ty... To ile on ten... Ile trzeba go walczyć, żeby on zdrachł? No, paręnaście razy, niestety. To znaczy, wiesz co, generalnie Jason jest zaprojektowany tak, żeby przed nim zwiewać. Nie? O nie. On sobie zrobił z niego ozdobę na fontannę. Czy ja właśnie się zespiłem obok niego i drugi raz zginąłem?
Nie, wszyscy zginęliśmy. O, widzisz? To jest właśnie koniec. Ale nie, trafiłem go kilka razy, bo zbiłem mu maskę, którą miał z ryja. Bo widziałeś, że kiedy mnie zabił, to on już nie miał maski, nie? I mam level 8. O, i widzisz, i to, że próbowałem walczyć, to też dostałem osiągnięcie za to. No. Też liczę właśnie. Fajna gra, nie? No. Nie jestem pewny, czy gracze konsolowi i gracze komputerowi mogą się spotkać, nie? Uuu, patrz, kto będzie teraz z tym killerem. Ty będziesz. Gdzie to widać? Widzisz to czerwone? No, na czerwono, tak. Tak. To w ten sposób możesz ustalić, kto ma najwyższy stopień prawdopodobieństwa bycia killerem. Jak nie dadzą wszyscy ready, nie? To tyle wynosi mniej więcej czas, jaki potrzebujesz na załadowanie się mapy. Mapy generalnie nie wybierzesz, mapy losujesz, nie? Będziemy zabijać ich. Pod warunkiem, że staniemy się killerami, bo komputer może w ostatniej chwili zmienić zdanie. To prawda. Te ptaszki oznaczają, ktoś już zaakceptował, żeby się rozpoczął mecz. Potrzebujemy jeszcze jednej osoby, żeby się rozpoczął w normalnym tempie, nie? Dwóch. Jednej, bo tutaj to widzisz, one mają oddzielność, nie? Pewną. No. Jest 7 ocalonych, jeden killer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ocalonych. Jest jeszcze 7. Albo i 6, i 7. I jeden killer, nie? W sumie w grę gra 8 osób. No, ohoho! Ty jesteś killerem? Nie, ja sobie mogę wybrać perki do nowego killera. A, bo nie powiem nowego killera? Tak. Nice. I on ma maczetę. Jako broń główną. No, dobra, mam tego. Już rozumiesz, czemu ich wyciszam? No. Ja i tak nie słyszę tak, bo musiałem wyciszyć dymę, żeby nie mieć tego głosu. No, ale tylko tak mówię, że już rozumiesz, bo słyszałeś na Discordzie, czemu ich wyciszam? No. Wiesz, wyobrażasz sobie, że coś takiego ryknie na streamie? Niestety możesz ich wyciszyć w momencie dopiero, kiedy oni zaakceptują całość, nie? Nie w innym przypadku. O, wszystko ready. Tak, tylko brakuje jednej osoby. Jeżeli ta osoba wbije w ciągu 23 sekund, to z automatu mogę go od razu zmutować, nie? Mhm. Chociaż w sumie w lobby też mogę go zmutować. Ja nie wygrałem inną postacią, ale też ta inna postać miała szybszą staminę, nie? Wolniej jej schodziła. Ale jednocześnie, no. W ogóle całą ideą zamysłu tej gry jest to, że jest obóz Crystal Lake, nie? No to chyba są jaja jakieś. Jakie są szanse, że trzeci raz z rzędu jeden gość ma killera? No znowu jestem ten? That's silent. Masz szansę. Ale jeżeli masz takie pytajniki przy nich, to znaczy, że to jest kto generuje, kto, że chce wziąć sobie gość losową osobę. Wait for players. Czekamy na players.
widzisz, nikt się nie znalazł, więc od razu mecz się zaczyna, nie? No. Co to tam jest? A, zaś paket logo, tylko zła pogoda jest, jest burza. To nie ja niestety, bo widzieliście, że zmieniłem sobie Jasona. Co jest? Postać mi się nie doczytała. Co teraz, młoda? Nie. No teraz to przydałoby się od Jasona uciec, nie? Pan było z nim ślady, bo ten wreszcie się szukuje, że fałda nie przydałem. Też mam takie wrażenie. Dobra, Jason nie wejdzie tak szybko tutaj. Zobacz za pułapką na niedźwiedzie. Znam tego typu budynki i wiem, że tutaj nie jest tylko jedno wejście. Jest też drugie. Co to? Maczeta. Klucz francuski, dziękujemy. Jak na razie mogę się poruszać normalnie. Czy weź się nam pod koło drogą chowa? Nie, raczej nie. Gdyby tak było, byłoby słychać oddech czyjś. O, super, krótkofalówka. To jest sposób, w jaki możesz nawiązać łączność z resztą swojego zespołu. Jeżeli inni też mają krótkofalówkę... Nie no, to jest mój szczęśliwy dzień. To masz i kontakt, i mapę, nie? A widzisz, gdzie ci lewi jest i tak dalej, na tę mapę? W momencie, kiedy jest obok ciebie niestety tylko, widać go. Tak, to go niestety... A teraz nie. A zaraz twoja torka się wyświetli. A, widzisz, teraz ją przełączyłem w postać bojową, jestem głupi. Tutaj mamy sprint. Aha, wciskałem L1 i sobie cały czas wciskałem latarę. To może nie biegnie po tym domku, bo on będzie wyspał. To właśnie widzę. Usłyszał. Nie, on usłyszał jedynie, że ktoś jest w domu, nie? Mogę się ukryć jeszcze przed nim. A w lodówce też można się ukryć? Nie. Lodówka jest albo częścią ozdoby, nie? Muszę uważać też na ogniska, bo ogniska też są niebezpieczne, dlatego że Jason może mnie zwyczajnie spalić. No wiem. Zresztą widziałeś, że on korzysta z elementów otoczenia, aby skutecznie zabijać ludzi. To nie jest po prostu killer taki jak inni. Jeżeli stalkuje, to widzi wszystkie domki, w jakim ktoś jest, widzi na czerwone. Jeżeli biegniesz, to też cię usłyszy. Samochodzik. Oj, czemu wychodzisz? Nie, Myers, nie. W ogóle dziwnie mi się gra Myers tutaj w tej grze. Dlaczego? Bo wiesz co, Myers jest zawsze kojarzony z tym, że łazi ze swoim nożem i zabija, nie? A to musisz uciec. Zablokuj inne wejście do tego domku. Słyszę właśnie.
trochę i za mało czasu. Muszę się schować. To już to. Tak. Będą blisko gdzie? Jak słyszysz taką mocno pompującą muzyczkę, to tak, to on jest blisko wtedy. To jest tak, jak słyszysz killerów w DBD, nie? O, słyszysz teraz, jak słyszysz taką muzykę jak ja teraz, nie? Na powtórce będziesz dobrze słyszał, znaczy, że Jason jest w pobliżu. A jeśli nasza postać go zobaczy, to po prostu ona zacznie szybciej oddychać. I to Jason może cię usłyszeć, nie? No. Możesz wstrzymać na krótką chwilę oddech? No. Ale jak ten pasek zejdzie ci na zero, no, to zobacz, co się stanie. Nie, bo nie cię można usłyszeć. To on cię, on usłyszy, jak oddychasz. Ona się chyba straciła pod tym miastem. Rety. Mamy poważny problem. Widziałeś, jak mi nagle tak tapnęło tym? Tak. To jest niestety Jason. A co gorsza, moja postać się zglitchowała i nie mogę wyjść. Wiesz? Ja nic nie mogę zrobić. To jest właśnie jeden z tych błędów, które są w grze, nie? Chryste, zapomniałem o tych drzwiach. Jason tu wszedł, zabił kogoś, nie? O, widzisz? Tu jest Jason. To czerwona kropka to Jason. Po co ja do niego idę właściwie? Wywaliło w nas z gry. Ktoś zraportował tego typa, że jest tego. A nie, Connection wywaliło. No, w każdym razie widziałeś, z czym to się je mniej więcej, nie? Jak dotąd wrażenia? Jak to widzisz? Ja się pytam ciebie, dlaczego ktoś zreportował typa? Z tego powodu? Prawdopodobnie dlatego, że był po raz kolejny już mordercą. No, to... I ktoś po prostu uznał to za super podejrzane, nie? No. I mógł go zreportować, albo Connect już wywaliło. Gra bardzo spoko. No to prawda, jest spoko. I to fantastycznie. Gdzie w to gra? Tutaj w przeciwieństwie do DBD nie ma tak, że wiesz, że killer, a on mnie nie złapie, a on tutaj nie przyjdzie. Nie, on tu przyjdzie, bo po prostu on cię szuka. To jest taki typowy stalker, nie? No wiem. No. Ty szukasz nowego lobby, prawda? Tak, szukam nowego lobby. Złapało mi lobby. No. Wiesz, nie? To jeszcze nie widzimy, ale już widzimy. Bardzo śmieszny typie. A co się stało? Udawał muzykę z tej gry. Udawał? Tak. No. Naśladował po prostu to takie typową muzykę dla Jasona. Hmm?
bo to takie. Bo to takie jedno z tych. Jedno z tych wzdychań, które masz w menu gry, nie? No. To jest muzyka do tego, jak Jason ubierał w grze, w filmie maskę. Wiesz? No. Swoją. I stąd się wzięło to odgłos przypominający wzdychanie. A właśnie, a jak rozmawiać z tym, że są pitaczki, to słyszy killer, czy nie? Wiesz co, w lobby słyszą to wszyscy. Ale nie, to są pitaczki na mapie już. Nie, 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 w walkie-talkie nie. Jeżeli jesteś bezpośrednio w sąsiedztwie killera, możesz z nim pogadać, nie? Killera? Tak. Możesz sobie z nim pogadać. No, że na przykład daruj mi życie, to ci powiem, gdzie jest kolega, nie? Ty no. Możesz z killerem wręcz negocjować warunki. No tak, ale on w sąsiedztwie, ale on cię nie musi zauważyć. Ty możesz z nim pogadać. On de facto cię i tak widzi, więc jeżeli by cię zobaczył, nie? To po prostu, on ci mówi, że mam cię, nie? Najczęściej po angielsku, bo to najczęściej Anglicy grają, nie? I, ale możesz też zrobić prywatną sesję. No. A za prywatną sesję dostajecie punkty? Tak jak za każdą inną. Okej. Okay. Masz wybór, możesz grać z randomami, możesz grać z przyjaciółmi. Wybór jest swój. O, obóz Crystal Lake. O, i widzisz, ten killer na przykład umie wychodzić z wody. To chyba są jaja. Daj ten dead? Dalej jestem killerem. Nie, dalej jestem zwykłym survem. Ale widzisz, tutaj musisz liczyć przede wszystkim na płód szczęścia ze strony gry, że ci pozwoli, wiesz, o, to mi pomoże się wyleczyć. No. O nie. To jest coś, co wymaga dalszej uwagi. A co to było? Prawdopodobnie był to ten. Był ile widzę. Tak, widzę. Jezu! Jak się wystraszyłem! Wyrwałem się mu. Niestety to jest prawdopodobnie mój koniec. Nie zdążyłem po prostu. Killer zdążył się otrząsnąć i mnie dogonić. Nie no, bo pytam, co to jest w tym oknie? Nie, ja się zgliczowałem znowu. Wiesz, to był glitch, który powodował, że szyba mi się nie aktywowała od razu, bo była stłuczona. Ej, co? Czy oni wszyscy się ustawili jak w rzeźni? Ale głupota. A killer idzie. No. O, widzisz? Oni próbują się dogadać z killerem. Nie zawsze to wychodzi. Wow. O, przyszedł. Ej, co? Ja mam sterowanie. Ja nie mam sterowania. Ja nim jestem. Jason is alive. I dug up his body. I to jest ktoś, kto może Jasona postrzelić, nie? To było hostel, a nie.
Ale tak jak inni survivorsi, mam też swoje zadanie, nie? No, jakie mam zadanie? Chronić ich. No chodź, Jason. Nie, poszedł do innego. Surma. Patrz, jaka rzeźnia. Zabił wszystkich. Bóg zabił. Zauważ, że ja mam teraz i mapę, i status ludzi. I teraz muszę im pomóc się wydostać, nie? No. Ja go chronię, a on mi tutaj takiego coś... Co ty odpierniczasz? Chłop ze stresu oszalał? On jest spalony? On jest spalony? Nie, on jest zakrwawiony. Ale chłop tańczy. No, wiem. No. To jest coś, co może Jasona powstrzymać. Przed gonieniem cię ogólnie. Okej. Okay. A gdzie skończy dobra, to mogę z innej korzystać? Mogę z każdej korzystać, o ile ten. O ile tego. A po pierwsze muszę powalić w ogóle Jasona. Serio? Chłop chce się z nim zmierzyć? Prawie wszyscy zginęli. A nie, to jest jakiś BR Big Cover. Gra z nami. Co on wprawia? Dlaczego on tańczy? Wielkość ich... Jest! Czekałem na tą chwilę, chłopie. Tylko błagam, nie podejdź mi pod linię ognia. Bo ciebie postrzelę zamiast Jasona. Postrzeliłeś go? Tak. Ale widziałeś? Oszołomiłem go w ten sposób, nie? Sam fakt, że zamiast uciekać ten chłop tańczył, nie? To sprawił, że dziewczyna nie miała szans. Nie? Tak jest! Niewiarygodne, ona żyje. Teraz jestem równie bezbronny jak i oni. Aha, tu jest wyjazd z tego miejsca. Tepnął się przed nas. Dobra, już mam się czym bronić. Co? Wziąłem chyba wtedy jakąś bombę małą. To co żeś zrobiła?
Aha. O to chodzi, chłopie, wal. Śmiało. Coś czuję, jak to się skończy. Powaliłem go. Dobra. No! To mi się daje. Zabiłeś go? Nie. Oszołomiłem jedynie i powaliłem. To niewiele mi daje, bo... Ale teraz jest słabszy, bardziej podatny na ataki. Widzisz? Tak działają poszczególne perki. Niestety tutaj to może to łatwo pominąć. Zginąłem. O nie, ta dziewczyna zginęła. I został tylko ten. Cześć Leny. Cześć Leny, dzień dobry. I niestety zabił ją przez łóżko. To nie jest proste. A byś teraz chcę ty był killerem, no bo chcę zobaczyć. Tak. Ogólnie Jason jest inny niż Myers. Myers zabijał, bo jakaś wewnętrzna siła mu kazała, nie? A Jason został tak wychowany przez matkę. Nikt nie wie czemu. I to jest wielką tajemnicą filmu, nie? Czemu Jason został tak wychowany przez swoją mamusię, ale mamusia kazała mu zabijać ludzi. I do dzisiaj nie wiadomo czemu. Zetro ma 66 ekstra, że to? Bo szybko zginąłem jako postać główna. To, co robi jako Billy, czyli ten gościu, który przyszedł, nie? Nie ma znaczenia. W sensie, ma znaczenie, bo dodaje mi trochę expa, że powaliłem Jasona kilka razy, nie? Ale na przykład nic ci nie daje, jeżeli Jason cię zabił jako podstawową postać. Bo twoją podstawową postać, w moim przypadku, jest właśnie Jenny, nie? No. Wyszło mi kilka nowych postaci. O, tą gra się najczęściej, bo ona ma najszybszą staminę. No. Ale ja wolę Jenny jednak. Uważajcie mnie ludzie za prostaka, ale ja wolę tą małą Jenny. Jest taka słodziutka, nie? No. Jest fajna ogólnie, ale jakoś tak jak ja bym tym grał, to ja bym raczej nie używał. No, tej postaci. Wiesz co, generalnie niezależnie jaką postacią grasz, zbierasz expa, nie? No. O, patrz, teraz MX Erko Brind będzie killerem. BR Big Corvo? Nie. Nie, BR Big Corvo był wcześniej. Tak. Ogólnie to, co ci się pokaże na czerwono, często jest wtedy brane pod uwagę jako główny killer. Ja. W ogóle mam wrażenie, że ta postać ma najbardziej komiczne pokazanie jej emocji, nie? I can't believe he killed them.
No, nasza bohaterka, która mówi, że nie może uwierzyć, że widziała morderstwo, nie? W ogóle, strzelaj, ile Jenny ma lat? Nie wiem. No, strzel. W 17, 18? Ma 16. Większość domów ma wejścia z obu stron. Zdarzają się takie, które mają tylko z jednej. Zawsze warto po takim lokum się przejść i zobaczyć, czy nie masz drugiego wejścia. Jest to trochę podobne do Dead by Daylight, przyznaj. Czyż nie? Nie jest to podobne do Dead by Daylight, ja wiem. To znaczy, wiesz co, trochę jest, pod warunkiem, że się weźmie pod uwagę to, że się ucieka przed killerem, nie? Ale bliżej temu do innej, mniej znanej gry, która nazywa się jako, niech sobie przypomnę, o, tym to zadam mu takie obrażenia. Dawaj go pobliżej maskę. Mogę tak zrobić. Mogę też zamknąć tego typu drzwi, jeżeli by cię to interesowało. No Jason będzie miał pewien problem, żeby się dostać w dane miejsca, nie? A to też mi trochę pomaga tak naprawdę. Bo jeżeli ja mu teraz wszystkie drzwi zamknę, nie? Akurat tutaj zrobiłem sobie głupotę, bo sobie... Był niedaleko, ale poszedł sobie gdzieś. Chyba kogoś miał. Aż sobie sprawdzę kogo. O, już jednego zabił. Zamykaj. Dobra. Od drugiej strony możesz tylko zamykać. No tak. O, świetnie, mam się czym bronić.